Cześć, witam Was serdecznie. Czym jest ta wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Czym jest wina? Wina jest uznaniem przez sąd, że któraś z osób albo obie ponoszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czyli że sąd będzie decydował, dlaczego rozpadło się to małżeństwo, kto jest winny temu, że ono się rozpadło. No właśnie tym jest wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego. I teraz, czy walczyć o to wykazywanie winy drugiej strony, czy nie? Jest parę argumentów na to, aby nie walczyć i na to, aby jednak o to walczyć, jeżeli mamy takie podstawy. Dzisiaj chciałabym właśnie to wszystko Wam opowiedzieć. Zasadą jest w sprawach rozwodowych, że sąd rozstrzyga o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. To jest bardzo ciekawe, bo wszyscy myślą, mam wrażenie, że jest odwrotnie. Czyli, że żeby walczyć o winę, żeby ten rozwód był orzeczony z winą w rozkładzie pożycia małżeńskiego, my musimy o to wnosić. Właśnie nie. Właśnie jest odwrotnie. Zasadą jest, że sąd, dostając pozew o rozwód, musi stwierdzić, kto jest winny. Czy jedna strona, czy druga, czy może obie, ale o tym za chwilę. Więc zasada, że sąd rozpoznaje winę. Co zrobić, jeżeli nie chcemy, żeby sąd rozpoznawał winy? Musimy o to wnieść. Mało tego, obie strony muszą o to wnieść, złożyć taki zgodny wniosek. Oczywiście to nie jest tak, że one muszą gdzieś złożyć na piśmie, razem się podpisać pod tym wnioskiem. Po prostu jedna osoba w pozwie wnosi o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron i druga osoba w odpowiedzi na pozew albo dopiero na rozprawie wnosi o to, aby właśnie sąd nie rozstrzygał o kwestii winy. Czyli mamy ten zgodny wniosek obu stron procesu. Więc zasada, sąd rozstrzyga o winie, my musimy złożyć wniosek, żeby o tej winie nie rozstrzygał. Co nam daje wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego? Albo może jeszcze wcześniej powiem tak. Sąd, orzekając o winie, może uznać jedną stronę winną tego rozkładu, że tylko ona ponosi tą winę. Sąd może uznać, że obie strony poniosły winę. I to jest bardzo częste, że sąd uznaje obie strony winne, bo sąd, można powiedzieć, że tak nie miarkuje tego, kto jest bardziej winny. Czasami sąd, owszem, powie, że no, powódka są winni, bo na przykład zdradzili drugiego współmałżonka, ale ta zdrada nie jest takim zupełnym, całkowitym powodem, że ta zdrada była dopiero następstwem, że do tej zdrady przyczyniło się wcześniejsze postępowanie drugiej strony, że już w tym związku nie było miłości, nie było jakiegoś tam szacunku, no wszystkiego tego, co powinno być w małżeństwie i sąd powie nam, że widzi winę obu stron, czasami powie w jakiej części, ale najczęściej po prostu powie z winy obojga małżonków. Więc mamy tą zasadę, że sąd może uznać dwie strony winne rozkładu pożycia małżeńskiego. Co nam daje to, że sąd w ogóle weźmie, że sąd orzeknie tą winę? Po pierwsze, alimenty. Jeżeli sąd orzeknie winę któregokolwiek z małżonków, to ten drugi małżonek może żądać od tego wyłącznie winnego alimentów i to uwaga na takim wysokim stopniu. Te alimenty wysokiej wysokości, w znacznej wysokości, tak to może nazwę, czyli że jego sytuacja po rozwodzie nie może się pogorszyć, jeżeli ktoś wiódł życie na wysokim poziomie i jest niewinny tego rozkładu pożycia małżeńskiego, to po rozwodzie ma prawo żyć nadal na takim wysokim poziomie.
czyli ma być go stać na wczasy dwa razy w roku, jeżeli wcześniej jeździł dwa razy w roku, może jeszcze na ferie raz w roku gdzieś w Alpach Szwajcarskich, czyli ma żyć na takiej samej stopie, ma nie odczuć finansowo tego rozwodu. Czyli uwaga, te alimenty mogą być naprawdę mega wysokie i drugie uwaga to to, że te alimenty mogą być wypłacane do końca życia tego małżonka niewinnego, a przynajmniej do czasu, kiedy zawrze on kolejny związek małżeński. Więc alimenty to jest jeden z powodów, kiedy klienci sięgają po wniosek o rozwód z winy drugiego małżonka. Drugim powodem to jest to często, co słyszę od swoich klientów. Oni chcą poczuć tą satysfakcję, że ktoś obcy powie, że ta druga strona jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Ten psychologiczny aspekt tego wskazania przez sąd palcem jest dla nich na tyle istotny, że chcą przeprowadzić tę trudną sprawę rozwodową, bo wszystkie sprawy z elementem wykazywania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego są znacznie trudniejsze niż te bez takiego wykazywania, są dłuższe, o czym też za chwilę opowiem. Więc po pierwsze alimenty, po drugie satysfakcja. To, czy ona nadejdzie po tym rozwodzie i po tym, jak usłyszymy to, że jest z winy tej drugiej strony ten rozwód, no to jakby to już nie mnie oceniać, to pewnie by się musiały te osoby wypowiedzieć, czy faktycznie takie uczucie u nich tutaj wewnętrznie nastąpiło. No i to, co już wywołałam do tablicy, to jest minus tego, że wnosimy o rozwód z winy, a mianowicie mówię o tym czasie trwania postępowania sądowego. Jeżeli zdecydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie, musimy się uzbroić w cierpliwość. Te rozwody są zawsze dłuższe. Zawsze są dłuższe. No chyba, że nam druga strona od razu w odpowiedzi na pozew zaakceptuje swoją winę, przyzna się do wszystkiego, no i sąd wtedy faktycznie nawet na jednej rozprawie może takie małżeństwo zakończyć. No ale to są takie sytuacje raczej anegdotyczne, faktycznie kilka razy mi się to zdarzyło, ale to jest naprawdę wielka rzadkość. Więc jednak patrząc z tej perspektywy takiego dnia codziennego, to te rozwody z winy, te osoby, które żądają takich rozwodów, muszą się uzbroić naprawdę w cierpliwość, bo już samo wyznaczenie pierwszej rozprawy w tej sprawie z rozwodem o winie będzie bardziej odległe w czasie, niż gdy sąd dostaje pozew o rozwód, zgodny wniosek stron i on szybciej wyznacza już tą pierwszą rozprawę. Gdy mamy rozwód z winy, to niestety na tą rozprawę pierwszą już musimy poczekać dużo dłużej. Mogłabym taki przykład dać, że w Warszawie, w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy Solidarności będziemy czekać tak mniej więcej na pierwszą rozprawę od 3 do 6 miesięcy. To była rozprawa bez rozstrzygania o winie, a z tym elementem winy, no to nawet rok możemy poczekać na samą pierwszą rozprawę. Więc to jest naprawdę tutaj dużo czekania i to wszystko nam może się odwlec w czasie. Także to jest na pewno ten jeden, ale bardzo duży aspekt tego rozstrzygania o winie. Mogę też powiedzieć o takim drugim aspekcie, to jest ten aspekt znowu psychologiczny, który też jest na minus, a mianowicie to, że do rozwodu z winy należy się też uzbroić nie tylko w cierpliwość, ale też w grubą skórę. Dlatego, że druga strona zapewne będzie się broniła przed tym orzeczeniem, przed tym, żeby ją uznać za winną, więc będzie składała dowody, będzie korowód świadków, którzy będą zeznawać, czasami niesympatyczne dla nas będą te zeznania, usłyszymy dużo gorzkich słów i zobaczymy je w pismach procesowych i w zeznaniach z tej drugiej strony i zeznaniach świadków, no i naprawdę możemy tutaj cały tutaj kaliber tych wniosków dowodowych, takich nieprzyjemnych, takich no, bardzo no, może raniących nawet tą stronę, która żądała tej winy, tutaj musimy się z tym liczyć, że to możemy tak trochę rykoszetem tutaj, no niestety,
dostać, no po prostu, tak? Druga strona będzie się bronić, to nie wiadomo, co się tutaj wydarzy. Więc to jest taki aspekt tej winy na minus, też ten psychologiczny, czyli dwa plusy widzę, alimenty, no satysfakcja, jeżeli ktoś tutaj taką widzi, no i na minus to jest czas trwania postępowania i też ten aspekt psychologiczny, kiedy właśnie możemy przypadkiem nie wytrzymać tego wszystkiego psychicznie, tej drugiej strony, która będzie się tam z nami szarpać. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że też ten koszt postępowania może być tutaj wyższy. Jeżeli wnosimy o winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, żeby sąd ją tutaj wykazał, musimy się liczyć z tym, że postępowanie, no być może, znaczy sądowe to będzie takie same. Tutaj sprawa sądowa zawsze kosztuje 600 zł, z tym, że jak strony się ugodzą, jak nie będą roztrząsały o winie, to sąd połowę tej kwoty 300 zł tej stronie zwróci, tej, która wnosiła pozew, tej, która tą kwotę poniosła, a 150 jeszcze nakaże, żeby zwróciła jej ta druga strona, więc faktycznie ta strona powodowa, ta, która złożyła pozew, tylko 150 zł w sądzie tytułem opłaty od pozwu tutaj poniesie, a nie 600, jakby to było w rozwodzie z orzekaniem o winie. No i musimy też wziąć pod uwagę, że ten nakład pracy jest na taki pozew z orzekaniem o winie większy, więc na pewno ten nasz adwokat, jeżeli będziemy korzystać z usług prawnika profesjonalnego, sobie pewnie to wynagrodzenie wyższe zażyczy. I no, jestem tego pewna, bo naprawdę pracy może być co niemiara, bo tutaj jest dużo aspektów do uzgodnienia. Jeżeli nie zgadzamy się do winy, to często nie zgadzamy się również co do alimentów, co do kontaktów z dziećmi, co do ograniczenia być może władzy rodzicielskiej, jeżeli jest taka potrzeba. No, być może ktoś wnosi o zastosowanie opieki naprzemiennej. Tutaj też trzeba te aspekty wszystkie, no, albo się na nie zgodzić, albo wręcz odwrotnie, więc tutaj trzeba jakieś tutaj dowody, jakieś tezy przytoczyć na obronę naszego zdania. Więc no, podsumowując, rozwód z winy jest po prostu droższy. I to by było na tyle, co bym chciała dzisiaj Wam opowiedzieć, czym jest właśnie ta wina. Często mnie o to po prostu klienci pytają, również czytelnicy bloga Łukasiewicz od rozwodów, do którego lektury Was serdecznie zachęcam. No i do usłyszenia. Jeszcze bardzo uprzejmie proszę o subskrypcję, o komentarze, jeżeli macie tutaj jakieś jeszcze pytania, z chęcią odpowiem, i o powiadomienia. Tak to się chyba fachowo nazywa. Do usłyszenia.